Przewrócę się. Cześć, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Na takiej rozłożonej kanapie dzisiaj tutaj się z wami witam. Powiem wam, że już od kilku dni mamy tą kanapę tak rozłożoną. Tak nas serial wciągnął. Ja nie pamiętam, kiedy mnie przynajmniej. Wojtek to tam nieraz ogląda sobie jakiś serial. Ja to w wolnym czasie YouTube'em się zajmuję. Wojtek ogląda nieraz jakiś tam serial. Ale tak mnie wciągnął, a to wszystko przez Maćka. On mi go polecił i teraz on z nami ogląda. Obejrzeliśmy już 5 czy 6 odcinków. Mamy jeszcze około 5 do obejrzenia i to będzie końcówka sezonu pierwszego, a oglądamy The Morning Show. Normalnie mogłabym usiąść i te kolejne odcinki tak ciągiem obejrzeć. Tak mi się podoba. No w każdym razie nie o serialu dzisiaj, no ale właśnie z tego powodu ta kanapa tak rozłożona, że wiecie, takie kino sobie robimy i nawet tej kanapy nie składamy. Przychodzę dzisiaj do was z holem H&M. Będzie to takie trochę inne zamówienie. No może nie tyle inne, ale będą 3 sztuki ubrania. Jedna sztuka butów, jeżeli klapki mogę tak nazwać. Tak, bo to są takie klapki, buty. I będą tutaj torebki. No dobra! Już tyle nie mówię. Zobaczymy sami. Zaczynamy. Zacznę jeszcze najpierw od tego, że dostałam od Wojtka prezent. Jest to tak naprawdę prezent dla mnie i dla Maksia. Oczywiście ja będę z niego częściej korzystać. Chociaż też trochę dla Wojtka, bo jak Maksi będzie się bawił, to i Wojtek skorzysta. No ale jest to głównie dla mnie, a generalnie do moich filmów na YouTube. Jak wam pokażę, to mi się to tak podoba. Czekajcie, ten karton sobie na razie na dół. Jest to taki mikrofon. No wyobrażacie sobie, jak jakiś film będę teraz nagrywać. Taki, że rozmawiam z kimś i będę z tym mikrofonem występować. Jeszcze go nie rozpakowywałam. Był w kolorze czarnym i w kolorze rose gold. Oczywiście, jaki inny kolor mogłam dostać, jak nie rose gold. Tak wygląda. Wow. Jest to tak naprawdę karaoke party mikrofon. I ładuje się go na USB. On dopiero przyszedł. Nawet nie mamy go jeszcze naładowanego. Ale chcę wam go pokazać, bo jest po prostu tak odjazdowy. Tak wygląda. No zobacz. I jak się będę prezentować, kochanie, przed kamerą. W ogóle Wojtek tutaj z tyłu, tam za kamerą jest i makaron gotuje do rosołu. On jest naładowany. W ogóle jest już wieczór, ale tyle mam energii i tak mi się chciało film nagrać. A przypadkowo, wiecie, miałam 2 przysypki z H&M w domu. Mówię, dobra, nagram sobie film. Nie no, żartuję. Ale naprawdę, mam taki dobry humor. Tak wygląda mój mikrofon. Ja już się nie mogę doczekać. Z kim ty będziesz te wywiady przeprowadzać? Z tobą. Z tobą, kochani. Nie wiem, gdzie go się tu włącza. Dobra, ja tylko chciałam wam pokazać. Tu są jeszcze 2 kable. No rewelacja. I Wojtek go kupił na eBayu i kosztował ile? 21? 21 funtów. Odjazd. No, masz. Obejrzyj sobie. Albo ja będę coś nagrywać, a ty mi tak będziesz podjeżdżał z mikrofonem. Dobra, wiecie co, złożyłam jedno zamówienie z H&M-u, przyszły do mnie 2 przesyłki. Teraz oni tak mi napisali, że aby przyspieszyć te zamówienie, dzielą je na pół. Widać, nie wiem, z 2 magazynów to szło, ale powiem wam, że jedno zamówienie do mnie przyszło, na drugi dzień drugie, więc no ale nic. Rozcinamy karton. Ciach. Ciach. No nie będę kamerą obracać, tu stoi Wojtek. Przede mną, na mnie patrzy i zerka na mikrofon, a obok usiadła dokładnie, obok Wojtka Lili i mi się przygląda. Dobra, zaczynamy od kartonu czy od mniejszej siatki? A wiecie co? A zaczniemy od mniejszej siatki. Co to tutaj będzie? Uruchomił Wojtek. Oczywiście dla tych, co są tutaj nowi, witam was na kanale, na imię mam Beata. Znajdziecie u mnie bardzo dużo holi, bardzo dużo filmów mierzymy. Wszystkie ceny i rozmiary ukażą wam się na ekranie. Wszystkie rzeczy, jakie znajdę w internecie, podlinkuję wam tutaj w opisie pod filmem. Tararano. Dokumenty.
No zawsze mam, tu są tylko dwie rzeczy, ale pokażę Wam zawartość, bo zawsze Wam pokazuję. I to jest takie fajne, zawsze tak czekam z tym otwieraniem przesyłek, żeby z Wami je otwierać. Uuu, la la! O Jezu, to jest torebka i ja byłam jej tak ciekawa. Wiecie co, ja już dwa zamówienia wcześniej chyba ją widziałam. W ogóle to tutaj, tak, tutaj są same nowości. Ja chyba albo jedno, albo dwa zamówienia wcześniej ją widziałam już i tak ona mój wzrok przykuła, ale jej nie zamawiałam, a tym razem powiedziałam, nie no, nie da mi spokoju ta torebka, muszę ją zamówić. I tak się oto ona prezentuje. Co ona ma? L'Eternité. Ojej, wiecie co, powiem Wam szczerze, że wczoraj wieczorem kolejne zamówienie H&M złożyłam. Będę czekała na nie i tego napisu nie widziałam wcześniej. Zamówiłam, dobrze, zamówiłam tą torebkę? Właśnie mi ten napis przykuł mój wzrok wczoraj wieczorem i zamówiłam, albo chciałam, nie, chyba zamówiłam torebkę z też tym napisem, bo nie wiedziałam, że to jest, że to oni już mieli. Coś nowego u nich. No i to jest torebka, która ma pasek z łańcuszka, ale tutaj na części, gdzie macie, wiecie, na ramieniu, ma taką część, no, takiej ekoskórki. Fajny, porządny łańcuch. Tutaj ma dwie przegródki. Jedna, druga, ale to sobie będziemy zaraz oglądać. Wewnątrz nie ma żadnych już kieszonek na zamek. Taka prosta, a taka bajeczna. No piękna jest. O, tutaj ma, zobaczcie, a nie. O ja, byłam pewna, że to jest kieszonka, a to nie jest kieszonka. Dobra, za chwilę. Jak wszystko rozpakujemy, będę Wam mierzyć i też sobie torebki, wiecie, przyłożymy, żebyście widzieli, jakie długie te paski są i w ogóle jaką porównanie do ciała, jaką wielkość ma ta torebka. Tu jest druga torebka. No zaszalałam. I tutaj poszłam w kolor. Ja Cię nie mogę, jest to torebka z takiego lakierka w moim ukochanym kolorze pudrowego różu. Jak wiecie, lakierek teraz wraca do łask, jest bardzo modny, także byłam ciekawa, cóż to jest za cudo i zamówiłam. Oczywiście będę czekała na Wasze komentarze, żebyście mi dali znać, co Wam się podoba, a co nie. Ja nie wiem, czy ja mogę zerwać ten pasek, zanim się zdecyduję albo nie zdecyduję na nią. Może ja sobie to ściągnę tylko na jedną stronę, żebym potem jakiegoś problemu nie miała. Tak, tu jest jeden dłuższy pasek. No mi się niesamowicie podoba, że on jest taki szeroki, ale zobaczcie, jaki bajer. Ten pasek długi można odpiąć i może to służyć jako kosmetyczka albo taka torebka w rękę tylko, ale świetnie wymyślili. No i ten pasek jest długi, jest również z lakierku, taki wygodny, szeroki. A tu zobaczcie, jest w ogóle w takim bardziej morelowym, o jak moje poduszki, nie? W kolorze ten mniejszy pasek. No świetna. Jedziecie na wakacje. No w końcu będziemy mogli jechać na te wakacje. Jedziecie na wakacje, bierzecie kosmetyczkę, pasek osobno i możecie, wiecie, jako torebkę używać. Tu jest jedna duża przegroda, nie ma żadnej kieszonki, nic. No ciekawa. Tak też fajnie wygląda, jak ten pasek się tak opuści tutaj naprzód. Tak dekoracyjnie on wtedy, wiecie, tutaj sobie wisi. Ozdabia tę torebkę. Dobra, odkładam te pierwsze rzeczy na bok i przechodzimy do kartonu. Okej. Otwieramy. Ajajajajajajaj. I tak się prezentuje zawartość. Są tu rzeczy czarne, są tu rzeczy kolorowe, widzę tutaj jakiś brąz. Nie, no ja pamiętam tak mniej więcej, co ja zamawiałam. Chociaż teraz się dużo dłużej czeka na te przesyłki. Zaczniemy może od różu. To jest taki prawdziwy, cukiereczkowy, taki dziewczęcy róż. Ja nie wiem, ja chyba nie mam żadnej rzeczy w takim kolorze. I jest to bluza, już Wam to zdradzę. Jest to bluza w rozmiarze M. Tak się prezentuje, nie bluzko, znaczy bluza z takim krótszym rękawem i zobaczcie, takie pufiaste lekko rękawy ma. Naprawdę taka na wiosnę i taka prawdziwie dziewczęca.
Lęko będzie 3/4, już widzę. Ale fajnie, tutaj mam na sobie dżinsy i tak ją przykładam do dżinsów i już mi się ona podoba. Jest bardzo przyjemna w dotyku. O, od środka ma taki polarek. No naprawdę, ekstra wykonana. Pasuje mi, kochanie, taki kolor? Nie. Zaraz założę, to co się okaże. To zdecydujemy razem. A tutaj mam coś fajnego. Tak mi się to spodobało. Jest to kieszonka, torebka w kolorze czarnym. O, ale wiecie co? To jest tak jak niby zamrz w dotyku, ale tak jakby miało takie włoski, jak trochę futerko jakieś. No ciekawie. Jest to taka torebeczka, kieszonka, ale teraz pokażę Wam najlepsze. Czekajcie, muszę rozsunąć trochę ten sznureczek. Zobaczcie, tu jest łańcuszek. Ale to nie jest łańcuszek, żeby nosić to na ramieniu. To jest pasek. Tak, to jest taka kieszonka do noszenia w pasie. I to mnie zszokowało, jak to zobaczyłam na stronie. Aha, miałam zobaczyć, czy w środku jest jakaś kieszoneczka. Nie, to jest tylko jedna komora, ale wiecie, teraz tak patrzę, że tutaj mi nawet mój telefon by się nie zmieścił. Ale to jest, wiecie, taki bajer ozdobny, nie? Klucze chowacie, kartę kredytową. No rewelacja! Ta metka taka długa tu wisi, ale nic z nią nie zrobię. Albo schowam do środka. Czekajcie i Wam pokażę. O, tak się prezentuje i ten złoty pasek. No odjazd, co? Jestem bardzo ciekawa, a w ogóle jak to... Aha, no tak, bo w zależności od tego, jaką tutaj mamy objętość, to tak się tutaj reguluje, zapina się na te kółeczko, łańcuszka. Fajniej. Tak, i pamiętam, tam były rozmiary. O ile kojarzę, były dwa rozmiary i ja sobie wzięłam ML. Dobra, kolejna rzecz. Co to jest? A, już wiem! Jest to z serii H&M Home. Ale jest to coś, co mi się bardzo spodobało. Jest to w pewnym sensie torebka. Zobaczcie. Taka torba. Czarna. To było naprawdę niedrogie, ale zobaczcie. Taka czarna z napisem, co prawda, H&M Home. Ale akurat ja bardzo lubię H&M. I mi nie przeszkadza, że tam jest napis H&M Home. Mi się ta torba spodobała. Nie jest aż taka długa, znaczy w sensie w tą stronę długa, a jest w tą stronę długa. I tutaj bardzo dużo rzeczy wejdzie. No rewelacja, tak na zakupy, wiecie, do sklepu. Ekstra. Porządny materiał. No i to mi się podoba właśnie, że ten napis jest czarny, czyli nie jest takie oczywiste, że to H&M Home, a coś tam nam, wiecie, zaświeci od czasu do czasu, nie? No, nawet Wojtka uwagę przykuło, bo zerknął. Widziałam! Fajna! Też zaraz będę przykładać. Kolejna rzecz. A, to jest sweterek. Tak, w kolorze takim kawa z mlekiem, brąz. Jako tak ten sweterek mi aż tak się nie podobał, ale pamiętam, modelka miała na sobie założony go na koszulę. Kołnierzyk wystawał. I ona go miała założony bardziej jako tak, no nie kurtkę, ale taki sweter, wiecie, na dwór, jako okrycie wierzchnie. I to mi się tak spodobało. Zamówiłam w rozmiarze M. A, i to jest ta zielona metka, czyli z rzeczy z odzysku zrobiony jest ten sweterek. Wow, ale jest naprawdę w dotyku i tak na pierwszy rzut oka wygląda jak takie poncho. Fajnie i takie rękawy poszerzane, więc tak, to jest idealne, jeżeli nosicie koszulę, bo koszule, wiecie, takie większe są, takie od ciała odstają i nie chcemy na koszulę zakładać nic takiego obcisłego, jeżeli wychodzimy, żeby nie podnieść. I ten sweterek jest właśnie tak uszyty, żeby, myślę, nie wynieść aż takiej koszuli pod spodem. Rękaw po prostu taki prosty, żadnego ściągacza, nic na końcu nie ma. No przyjemny się wydaje ten sweterek, jestem bardzo ciekawa i trochę waży, powiem Wam. Myślę, że ciepły będzie, idealny na wiosnę. Dobra, przechodzimy do klapko butów.
tak mnie urzekły. Były chyba w dwóch kolorach, białe i czarne. Ja zdecydowałam się na czarne. Dzisiaj mam takie jaskrawe skarpetki, więc jak założę na tą skarpetkę, to będziecie dokładnie, bo oczywiście potem przybliżenie Wam nagram, będziecie dokładnie widzieć, jak się na stopie prezentuje. Zamówiłam je w rozmiarze 39, a ja mam takie 38,5. I te klapki, o, nie są połączone, a to fajnie. Te klapki mi się spodobały. One, to nie takie, to takie buto klapki, ale zobaczcie, tutaj ta część, gdzie wkładamy stopę, jest taka bardzo szeroka, o, i taka ze ściągaczami. I to mi się wydaje, że będzie bardzo stabilnie właśnie na nodze się trzymać, że będą bardzo wygodne te klapki. Bo jakby miały tylko taki paseczek, to wiecie, łatwe do zgubienia, a taki to jest kawał buta i myślę, że będziemy się bezpieczniej czuć. Ekstra. Śmieszne połączenie. Taki brąz, naturalny kolor z czernią i tutaj to ma być chyba czarny kolor, tu domieszany, a wygląda to z daleka, jakby granat był. No nic, ale no urocze są, no są tak słodkie te klapki. Jestem bardzo ciekawa, jak będą na stopie wyglądać. No i ostatnia już rzecz z tego zamówienia. A, już wiem, co to jest. I Monika, jak usłyszała, co ja zamówiłam, to się uśmiała i Wojtek zaraz też się chyba uśmieje. Ale mi się to tak spodobało, bo wiecie, jak ja otwieram aplikację, to mi wszystkie rzeczy się pokazują. Czy to są dla rozmiaru plus, czy dla ciężarnych, czy dla małych, czy dla jakich. Po prostu wszystko mi się pokazuje. I spodobała mi się sukienka dla kobiety ciężarnej. Ale ona miała taki krój, że to wcale nie musi być sukienka dla ciężarnej. Ale też sobie potem pomyślałam. Włączyłeś go? No to powiedz coś. Ty powiedz. No to daj. Nie wiem, czy jest dostatecznie głośno. La 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 la. Miałeś powiedzieć, karaoke, to śpiewać trzeba. Dawaj tutaj. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. Słychać, ja tu słyszę. No ty tak. No i stwierdziłam, że kobiety w ciąży, dziewczyny w ciąży też mnie oglądają, więc dlaczego takiej sukienki mam nie zamówić? A naprawdę, ona ma taki krój, taki co ja nie rozkupowałam sukienki. No dobra, mniej rozmawiania, więcej pokazywania. I tutaj zamówiłam rozmiar S, mniejsza, bo wiem, że ona będzie szeroka i się prezentuje tak. No zobaczcie, czy nie jest słodka. I to z takiego lekko szeleszczącego materiału, czarna. No nie wiem, jak tutaj z prasowaniem tej sukienki, ale no jest śliczna. Nie wiem, czy taka sukienka też z paskiem w pasie nie będzie ładnie wyglądać. Z tyłu jest zapinana na jeden guziczek. No jest tak słodka i też ma zieloną metkę, czyli z surowców wtórnych wyprodukowana. No jest tak słodka, naprawdę. Przepiękna jest. No jestem bardzo ciekawa, jak będę w niej wyglądała. Dobra, Wojtek się bawi mikrofonem, a ja zabieram się za mierzenie. No to mam już pierwszą torebkę. Zaczynamy od tej czarnej. Długość ma taką. No powiem Wam, że jest bardzo fajna ta długość. Idealna. No, tak mi sięga do pupy, więc myślę, że to jest taka długość, co torebka powinna mieć. Rewelacyjnie wygląda też przełożona przez ramię. No fajna. Rozmiar też jest ok. Myślę, że mój duży iPhone tutaj wejdzie na spokojnie, też jakiś portfelik. Fajnie, że ma dwie kieszonki oddzielnie. To możecie sobie, wiecie, chusteczki, kosmetyki, czy co tam nosicie, oddzielić od telefonu i dokumentów. Bardzo mi się ta torebka podoba. Bardzo. No Wojtka już tutaj nie będę pytała o zdanie, bo Wojtek powiem, że ja już mam dużo torebek, ale jest ładna, nie? Do czego? Do portfela. Do portfela. Ja pójdę se z Maksiem na spacer i z taką torebeczką. Nie, no ale ogólnie mówię, że jest bardzo, bardzo taka w sumie do wszystkiego. Ja ją nawet mogłabym do dresów założyć. Super jest. Taka mała czarna. No. No ja osobiście Wam polecam tę torebkę. No to sobie sprawdźmy drugą torebkę. Chyba poszłam w tej kolejności, w której rozpakowywałam te rzeczy. Tak się prezentuje, ta w kolorze pudrowego różu. Wiecie co, ono mi się chyba naprawdę bardziej podoba, jak
ta rączka jest opuszczona. No ale bez rączki w każdym razie tak wygląda. Powiem wam, że jest wygodny ten pasek i on jest taki gumowy, znaczy gumowy, no z lakierku, że nie będzie tak spadał szybko. A szczególnie jak będziemy na gołe ciało, czy tam na ramionczka nosić, to się będzie zatrzymywał na skórze ten pasek. Także fajna taka na lato, ale mi osobiście, jak mówię, chyba tak się bardziej podoba. O, z tym. Przyłóżmy sobie teraz to tak. No trochę jest krótka. Także ja mam 1,64 m, tak tylko dla przypomnienia. No więc no, ujdzie takie noszenie. Jeżeli jesteście niższe, to będzie rewelacja, ale jeżeli jesteś wyższy, to tutaj już... Przecież nie, co ja gadam? Jak ktoś jest wyższy, to ma nogi dłuższe, a tutaj to chyba tak się nie zmienia, nie? Dobra, dotąd sięga ta torebka. Ja nie wiem, czy dla mnie jest wygodna. Czuję, jakbym rękę miała tak uniesioną. Nie. Kochanie. Słucham. Wojtek wyciska keczup i tu dźwięki. Keczup, to jest... Passata, kochani. Tak, passata. No nie wiem. Takie mam mieszane uczucia teraz co do tej torebki. Tak mi się spodobała, a teraz nie wiem. Nie wiem. Piszcie. No dobra, teraz sobie przymierzymy tą siatkę z H&M-u. Z H&M-u, a z czego? To jest Holaj. Dobra. Tak się prezentuje. Tutaj powiem wam, zimą już byście tak nie założyły. Za mało miejsca by było, żeby jakąś kurtkę tutaj jeszcze zmieścić, ale jeżeli teraz na wiosnę, lato się szykujemy, to na sweterek spokojnie. Jest ona dosyć tutaj długa, także myślę, że fajna, ale to taka, wiecie, naprawdę do supermarketu na takie codzienne zakupy, tak żeby ładnie wyglądało i ekologicznie, żeby było. No mi się bardzo podoba i ta torba, siatka na pewno zostaje ze mną, tak. Na razie Wojtek chodzi na zakupy, ale jak ja już zacznę, to będę sobie z taką chodzić. No podoba mi się, jak to się mieni, ten napis. Dobra, teraz wiecie co, mam ochotę przymierzyć sobie tą kieszonkę na tym łańcuszku, na pas. Właśnie się odbywały dyskusje, Wojtek szukał cukru, a ja co zrobiłam? Poprzekładałam z jednych szafek do drugich i... tyle lat trwało, żeby Wojtek się przyzwyczaił, gdzie co leży, i teraz mu znów zamieniłam. No dobra. Ale przychodzę z założoną tą kieszonką i nie wiem, czy ona mi się podoba. Zobacz, co myślisz? Śmieszna, nie? Sakiewka na roku. Sakiewka na monety. Na monety. Jak już będziemy bogaci, to taka może mi się przydać, co? No niby coś ma, wiecie co? Ja wiem, ona będzie pięknie z sukienką wyglądać. Tak, pokażę wam jeszcze, zapięłam i zobaczcie, tyle łańcuszka mi jeszcze tutaj zostało. Także, no myślę, że na no, taki kawał jeszcze można powiększyć, więc fajną mają taką rozpiętość, że można sobie dopasować. No nie, do takiej bluzki mi absolutnie się nie podoba, ale mówię, z jakąś sukienką, może nawet z czarną sukienką i wtedy ten łańcuszek by, wiecie, tam się tak mienił. No, może coś w sobie ma, muszę przemyśleć. I wy też mi napiszcie. Nie wiem. Nie wiem teraz, co o niej sądzić. Coś ma w sobie takiego, że przyciąga oko, ale nie wiem, czy bym ją używała. Nie wiem. Czuję się jak Barbie. Różowa bluzeczka. Myślałam, że rękaw będzie miała troszeczkę dłuższy, ale to nic, bo jest fajna i jest niesamowicie miła od środka, bo tam jest ten polarek. I tutaj na rękawkach też jest ten polarek. Nie wiem, co się z nim stanie po praniu, czy on się tak nie skulkuje, ale w każdym razie, jak na teraz to założyłam, to jest niesamowicie miłe uczucie. Tak się prezentuje z tyłu. Kolor ma naprawdę przepiękny, bardzo mi się podoba. Taki dla blondynki, kochanie? No, ale ładnie. Nie? Ładnie, nie? Mhm. Bardzo ładna. I tutaj też niby takie pufki, ale one są tak delikatne, takie dyskretne. No bardzo ładna jest. No rewelacja, bardzo wam polecam. Nie wiem czemu, ale teraz mi się z Wielkanocą skojarzył ten kolor, bo taki niby pastelowy, ale to już jest po Wielkanocy, no ale jest śliczna. No mówię, idealna na wiosnę, czy na takie chłodniejsze lato. No super jest, bardzo wam polecam. Cicho, bo Wojtek kichnie.
W przyprawach grzebie, bo szuka pieprzu i wiecie, unosi się ten zapach. No założyłam ten... No jak nazwać ten kolor? Tak w rzeczywistości to ja bym nazwała go kamelowy? Jak? Kamelowy. Dobra, beżowy sweterek i powiem wam, że no jest taki duży i czuję tą wagę na sobie. Nie no, bezprzesadnie aż tak, ale jest cięższy niż normalne sweterki. Ale wiecie, że on jest chyba fajny. Założyłam na tą bluzeczkę różową i zobaczcie, nic tu się tak za bardzo aż... No nie no, niby rękawy się odznaczają, ale w sensie on tak się marszczy, że to wszystko tak naturalnie wygląda. Z tyłu się prezentuje tak. No podoba mi się uszycie jego. Naprawdę, na każde ubranie można narzucić. Albo wiecie, nie? Gołe ramionko. Zobacz, ale jako sweter i takie gołe ramię, to też by ciekawie wyglądał, co? Gołe ramię zawsze. No podoba mi się ten sweter, kurczę. I powiem wam, że jest naprawdę porządnie wykonany. O, zobaczcie, tu jest przeszyty szef i tu od góry też jest przeszyty szef. Super. Kurczę, no kolejna rzecz, którą wam polecam, naprawdę. No, oprócz tej różowej torebki, ale to tylko jeżeli chodzi o długość paska, to jak do tej pory zamówienie bardzo, bardzo, bardzo na tak. Zostałam w tej różowej bluzie i chcę tak tylko, jestem tak już ciekawa, że muszę, tak tutaj chcę tylko klapkę nasunąć, ale ja wam oczywiście przebitki nagram i tu wam się wyświetli, jak z bliska to wszystko wygląda. Teraz którego mam buta założyć? Prawego. Jestem ciekawa. Na rozmiar jest dobry ten klapek. Ta guma, ten materiał, który trzyma tego klapka, mógłby być troszkę ciaśniejszy. Ale na długość jest idealny klapek, więc gdybym zamówiła rozmiar 5, to byłyby za małe. No, takie muszą być. Ale powiem wam, że ja się nie czuję bezpiecznie w nim. Myślałam, że będzie szał, że będzie bardzo przylegał ten klapek do stopy, ale nie, nie przylega. Nie, no wiem, że mam skarpetkę na sobie i to się może trochę rusza, ale nie, nie. Rozczarowały mnie te klapki, a szkoda, naprawdę szkoda. Dobra, przechodzimy do sukienki dla młodych mam. No i założyłam już ostatnią rzecz, sukienkę. I wiecie co? Ja nie wiem, mnie tu ona tak ściska, ale to jest rozmiar S. No ale nie jestem tutaj u góry nie wiem jaka duża, no więc tutaj jakbym się miała nie zmieścić, jakby mi miało to przeszkadzać, no już przeszkadza. W sumie całość wygląda całkiem nieźle. A zobaczcie. Ale mam wrażenie, jakby mi zaraz miało, wiecie, podwiać i majtki by miało być widać. Ale no nie wiem, tutaj trzeba faktycznie taki rozmiar zamawiać, jak nie wiem, spodnie się zamawiać trochę większe, bo to boli aż. Także ja musiałabym M-kę zamówić. No ale czy ja wiem, czy to jest taka sukienka dla ciężarnych, to jest dla wszystkich. I jeżeli jesteście w ciąży, to wam polecam tę sukienkę, bo spokojnie potem też ją możecie nosić. Zobaczcie, czy nawet pasek dołożyć. Może z paskiem fajnie by wyglądała? Z tyłu tak się prezentuje. Tylko no ja nie wiem, co z tym prasowaniem. No, tak podsumowując ją całą, jakbym miała rozmiar większą, to mi się ta sukienka podoba. No ale co, myślisz, że ja na przykład też w takiej mogłabym chodzić? To nie wygląda aż tak, żeby to było, że patrzysz na nią i mówisz i widzisz, że to jest dla ciężarnej, nie? Ja myślę, że całkiem fajna jest ta sukienka. Nie, już za szeroka. Za szeroka? No mi się ona podoba. Nie wiem, jeżeli nie jesteście ciężarne, to zastanówcie się, a jeżeli jesteście ciężarne, to bardzo wam polecam. Tylko no mówię, taki rozmiar leciutko większy. No mi M-ka byłaby idealna. No i to były wszystkie rzeczy w tym zamówieniu. Powiem wam, że zamówienie uważam za udane. Bardzo mi się rzeczy podobają. Oprócz torebki i klapek.
No ale to wiecie, zawsze coś się znajdzie, co nam się nie podoba, a tutaj tylko dwie rzeczy na sześć, dobrze mówię, sześć rzeczy było. Także no większość jednak fajna się okazała. No szkoda mi tych klapek. Nie wiem, czy bym się zdecydowała rozmiar mniejszy zamówić jeszcze raz i spróbować, chyba już nie. No nieważne. Dobra, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Dajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał, będzie mi bardzo miło, bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!